Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak i tutaj jak co miesiąc oddajemy w Państwa ręce nowy numer naszego miesięcznika. Przypominam może tym widzom, którzy dopiero niedawno odkryli nasz kanał, że nasza inicjatywa medialna to nie są tylko filmy, wywiady, komentarze, czy tam cykl z kalendarza liturgicznego, czy inne cykle, które tutaj realizujemy. To jest również miesięcznik. Mam nadzieję, że w niedługim czasie również powrócimy do bardziej skrupulatnego prowadzenia strony internetowej. Rozwiniemy ją w portal, no ale w każdym razie nasz kanał jest może tym najsilniejszym ramieniem, ale nie jedynym. To ramię publicystyczne działa i kolejne efekty jego działania właśnie dzisiaj Państwu przedstawiam. W numerze jest wyjątkowo dużo tekstów, numer jest wyjątkowo obszerny, bo liczy sobie aż 44 strony. Oczywiście, Szanowni Państwo, link do jego pobrania jest w opisie i można powiedzieć głównymi tematami, to główne osie, to jest po pierwsze 11 listopada, a po drugie sprawy geopolityczne. Oczywiście tematy poboczne też są. I dlatego tutaj tekst otwiera, na pewno da asumpt do wielu rozważań na temat tego, jakie to z nas są ruskie onuce. Kolega Kamil Waćkowski zatytułował swój komentarz do tego, co się działo 11 listopada. Pabieda będzie nasza. I żeby od razu wyjaśnić, zacytuję pierwszy akapit. Były prezydent Mołdawii Igor Dodon w trakcie zatrzymania przez mołdawskie służby mówił, że zwycięstwo będzie nasze. Nie wiem, czy Igor Dodon obejmie ponownie władzę, jednak z całą pewnością mogę powiedzieć, że siły myślące po polsku, prospołecznie, sprzeciwiające się obłąkanej polityce zagranicznej warszawskich rządów zwiększą swoje wpływy w społeczeństwie. Organizacje teoretycznie odwołujące się do myśli narodowej skompromitowały się w ostatnim czasie. I tutaj jest taka analiza między innymi wojny o Marsz Niepodległości. Zachęcam do lektury, nie będę spoilerował, dlatego, ale ponieważ tekst jest mocny i taki dosadny i dotyczy również naszego podwórka, dlatego otwiera numer. Ale są też inne teksty. Na przykład Ronald Lasecki popełnił bardzo długi tekst pod tytułem Idea kamractwa. No, można powiedzieć, kolega Ronald już dawno temu zainteresował się ruchem kamrackim, gdzieś tam wokół niego orbituje. Co prawda większość redakcji nie podziela chyba tych zapatrywań, z tego co ja wiem. Natomiast jest to zjawisko, które niewątpliwie trzeba zauważyć i analizować. Nie jest to problem, który się nadaje, mówiąc kolokwialnie, do zakopania w ogródku. A zatem, no tu właśnie jest taka dość długa analiza, chociaż mam wrażenie, jest to w dużej części, nie w całości, ale w dużej części nie jest to może raczej obraz ruchu kamrackiego takiego, jaki jest, jakim go znamy, ale mam wrażenie, że kolega Ronald trochę pisze, jak on by poprowadził ruch kamracki, więc jeśli czytają nas osoby z tym ruchem związane, to polecam, a osobom, które są z tym ruchem niezwiązanymi, no, też polecam, bo niewątpliwie nie można Ronaldowi Laseckiemu zarzucić braku trafnych spostrzeżeń. Mamy również oświadczenie łódzkich środowisk narodowych w Święto Niepodległości, no to proszę Państwa, już było przedstawiane na naszej antenie w osobnym programie, do którego odsyłam, ale odsyłam też do lektury samego tekstu. Też dość długi i rozbudowany, ale bardzo też trafny tekst napisał pan ambasador Krzysztof Baliński, naszym widzom zapewne dobrze znany. na temat amerykańskich neokonserwatystów, amerykańskiego Departamentu Stanu, no czyli krótko mówiąc, na temat naszego hegemona za wielkiej wody, naszego wielkiego brata za wielkiej wody, również ich korzeni. Tutaj bardzo ciekawy, ja bym najbardziej polecił Państwu wątek poświęcony amerykańskim powiązaniom Radosława Sikorskiego, a raczej mniej Radosława Sikorskiego jako jego samego, a raczej jego szanownej małżonki Ann Applebaum i także polityki Obamy, Trumpa, Bidena i mechanizmów, jakie rządzą amerykańską polityką. Ta analiza jest naprawdę bardzo wartościowa, jeśli chodzi o zrozumienie tego systemu politycznego, w którym niestety, geopolitycznego w zasadzie, w którym obecnie znajduje się Polska. Obecnie Polska znajduje się, czy tego chcemy, czy nie, w układzie atlantyckim i to właśnie Stany Zjednoczone rozdają tam karty. Więc jeżeli chcemy rozumieć, co się dzieje wokół nas i z nami, to musimy znać te mechanizmy. Dalej, nie pierwszy raz u nas publikujący Eugeniusz Onufryjuk tekst "Co z tą Rosją?". No właśnie, to kolejny tekst z tego, jak ja to nazwałem, umownie bloku geopolitycznego, bo jednak dobrze jest, kiedy teksty są jakoś pogrupowane. Mianowicie my mamy, zwłaszcza w tych środowiskach prawicy szeroko pojętej, myślę, że mamy dwa skrajne obrazy Rosji. Jeden obraz Rosji jako wielkiego mocarstwa, które poradzi sobie ze wszystkim, a wszelkie jego słabości to wytwór zachodniej propagandy, ale z drugiej strony mamy oczywiście też wytwór właśnie zachodniej propagandy, czyli Rosja, która jest kolosem na glinianych nogach, gdzie Putin już jest śmiertelnie chory, przynajmniej 10 razy, gdzie Rosjanie kradną lodówki z Ukrainy, żeby wymontowywać z nich chipy do rakiet i tak dalej, i tak dalej. Prawda nie zawsze leży pośrodku, ale w tym wypadku jednak tak. I tutaj jest taka konkretna analiza tego, co się stało z Rosją od upadku Związku Radzieckiego, z przemianami, jeśli chodzi o społeczeństwo rosyjskie, o państwo rosyjskie, bo nie jest to w tym momencie Rosja Putina, no jest pewnego rodzaju hybrydą. Wyszło z tego trochę miejscami sprawnie działające państwo, a czasami wyszedł potworek i o tym właśnie kolega Eugeniusz pisze. Z kolei kolega Piotr Błaszkowski, tutaj mamy jego tekst "Polityka polska a wojna na Ukrainie", który jest uzupełnioną prelekcją, którą wygłosił niedawno u siebie w Trójmieście. Pewną, powiedzmy, zajawkę mieliście już Państwo tu na kanale. Myślę, że ten tekst będzie dobrym rozszerzeniem tego ostatniego komentarza, który nagrywaliśmy z kolegą Błaszkowskim, który ukazał się niedługo po Święcie Niepodległości, właśnie ten komentarz geopolityczny. Mamy jeszcze tekst, który już nas przeprowadza na nasze podwórko, jest w zasadzie ostatnim tekstem z tych tekstów poświęconych tematom bieżącym. Jest to tekst kolegi Arkadiusza Miksy "Polowanie na czarownicę trwa w najlepsze". I o czym mowa? Mowa jest, drodzy Państwo, o festiwalu filmów rosyjskich, który odbywał się w Polsce co roku. Miał się odbyć w festiwal Sputnik nad Polską. W tym roku z oczywistych względów festiwal filmów rosyjskich był passé, choć nawet mimo tego, że pokazywał niejednokrotnie niewygodne dla obecnych władz rosyjskich filmy, doszło do próby zorganizowania jakby innego festiwalu przez tą samą, te same osoby. A jak się okazuje, to też jest passé i to też zostało przez ciemne siły zablokowane, zbojkotowane i storpedowane. Jak to odsyłam do tekstu, ale to już jest, myślę, szczyt szczytów pokazujący tego, gdzie my żyjemy i co się stało z Polską po 24 lutego. I na koniec w zasadzie pewnego rodzaju kącik tekstów historycznych. Pierwszy tekst Sławomira Wełnińskiego o generale Franco, jako że dopiero co mieliśmy rocznicę śmierci generała Francisco Franco. To taki krótki tekst, który jest w zasadzie przypomnieniem pewnych podstawowych faktów, ale żyjemy też w takich czasach, że te podstawowe fakty niezwykle często trzeba przypominać, nawet jeśli dla nas wydają się dość oczywiste. Tekst pod tytułem Franco, dyktator. Serdecznie polecam. Kolega Miksa również w bloku tekstów historycznych się pojawia, z kolei czwarta część cyklu Zwycięskie ofiary Bitwy Warszawskiej. Tym razem ten artykuł jest w całości poświęcony postaci generała Józefa Hallera. Haller, postać z jednej strony jednak wymieniana w podręcznikach historii, ale gdzieś na pośrednim miejscu, mocno niewspółmiernym do jego rzeczywistych zasług. I tu jakby kopalnia informacji w tym artykule kolegi Arkadiusza Miksy na temat właśnie Józefa Hallera. No, na końcu mamy wielce dające nadzieję trzy literki CDN, ciąg dalszy nastąpi, więc możemy się spodziewać jeszcze kolejnych odcinków tego cyklu o Bitwie Warszawskiej. I na koniec coś na czasie, historyczne, ale jednak bieżące, ponieważ rozpoczęły się, jak wiecie Państwo, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze. Już mieliśmy różne cuda związane z użyciem, teraz raczej cuda różne boiskowe są związane z używaniem przez sędziów systemu VAR. A kolega Wełniński opisuje, proszę Państwa, jak to drzewiej bywało z różnymi cudami na mistrzostwach świata, różnych aferach i teoriach spiskowych, jak to próbowano kiedyś osłabić, na przykład w roku 70 drużynę angielską, ale też chociażby słynny mecz na wodzie Polska-Niemcy, najbardziej kontrowersyjna bramka w historii piłki nożnej z roku 1966 w finale Anglia-Niemcy, jedyny mundial, rozgrywany na Wyspach Brytyjskich i wygrany, jedyny wygrany przez Anglików, od którym zadecydowała najbardziej kontrowersyjna bramka w historii zdobyta przez Geoffreya Harsta, gdzie piłka odbiła się od słupka, uderzyła w linię bramkową i wyszła w pole. Do dziś nie rozstrzygnięto, czy wtedy, tak stuprocentowo, czy wtedy był gol, czy nie, zaważyła decyzja radzieckiego sędziego liniowego Tofika Bachramowa, który stwierdził, że gol był. Inna rzecz, że to była bramka na 3-2, a kilkanaście minut później Anglicy strzelili kolejną bramkę, czy też ręka Boga Diego Maradony, tudzież różne cuda związane z występem w 2002 i drogą do małego finału Korei Południowej, czyli współgospodarzy tego turnieju. I na koniec oczywiście kącik z kalendarza liturgicznego. I to jest już cały numer, który oddajemy do Państwa rąk. Oddajemy w sensie elektronicznym, więc nie trzeba się z nim jakoś może troskliwie obchodzić, ale zachęcam do rozsyłania, do powielania, pobierania, drukowania również. Można go rozpowszechniać w każdej formie. Zachęcamy do tego, link jest w opisie, w razie jakichś problemów, proszę, bo one się zdarzały, mieliśmy właśnie ostatnie miesiące, odpłynęły pod znakiem niestety naszych problemów informatycznych, związanych z serwerem chociażby. Mam nadzieję, że już udało się je wszystkie zażegnać, ale w razie jakichkolwiek problemów proszę o pisanie w komentarzach. Dziękuję za uwagę. Jeśli się nie tyle ten materiał podobał, co numer podobał, to ja właśnie proszę nie tylko o jego powielanie, ale również o wsparcie naszej działalności, no tak, żeby ta inicjatywa się rozwijała, bo no, dobrze by było jednak naszym autorom też poniesiony czas zrefundować. Dziękuję Państwu za uwagę, zachęcam do czytania i do zobaczenia.